skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. No, it's us. Wybieram się na wchód. Wyobraźcie sobie rzecz niesamowitą. Zabrali mi siedzenie z mojego krzesełka. Teraz muszę założyć kask, bo muszę iść, bo po fabryce trochę niebezpiecznie chodzić jest, bo tu może spaść czasami coś. No i zabrali mi nawet siedzenie. Dobra, jedziemy na odchód. Mam pałkę teraz. Jak już złapię kogoś, to będę tu to pałką. Mam ciekawostkę, bo jak ktoś mnie zdenerwuje, to mam drugą broń. Zakładam to coś komuś zad, albo jak ktoś ma biegunkę, czy tam ten, to można zatknąć, nic nie poleci. Czyste bedogacie, jak to się mówi. I to jest moja druga broń. Ta jest broń chyba gorsza jak ta, bo ta to tylko potłuczysz i potłuczysz, a to jak wsadzisz komuś, to nie wiem, czy ktoś sobie to wyjmie. No ale to dobra, mniejsza z tym. Idziemy dalej. Widzicie, to jest moja tabliczka. Tutaj obchodzimy sobie, obchodzimy. A czemu masz kask bez daszka? Bo daszek mi zabrali. Daszek jeszcze mi wzięli, zabrali. No ale trudno. Dostanę drugi. No idziemy, to jak widzicie, to jest tabliczka. Też porozwalane wszystko. Nowy i cały bałagan, a to nawet nie wiem, co to jest. Ale to coś musiało. O kurde. Ale zamocowane. Nie wiem, co to jest. No ale jest. No dobra, także widzicie, to jest fabryczka w całej okazałości. To jest jedna hala, bo tu trzy hale. No idziemy, tak sobie na przejdasz do drugiego końca. Zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No, tutaj akurat mam szczęście, że dżdżownicek nie ma, ani ślimaczków. No, tak jak widzicie, jest jak jest. Co tutaj więcej dużo? Kurde. Duży ruch? No, za dużo ruchu tutaj nie ma. Przeważnie popołudniami to głównie małolaty sobie siedzę tutaj, także piją browarki i tak dalej. Teraz tu jest szkła, widzicie, zresztą sami widzicie potłuczone wszystko, kurde, bo biją tu. Nieraz już ze starości to i okna wypadają, a czasami to i biją, także jak widzicie, o. Coś mi się nie posuje, coś też. Tutaj koinkę nawet wyrzucił. Bodajże, a jak? I to tak oświecić. Chodzić, robić, no zobaczcie, wyrzucić. Muszę to może to być rudka dobra. No, to bardziej za szczotkę, to by bardziej to na szczotkę przerobił. I to można iść i zamiatać. Widzicie, jak dobrze zamiata? No. Jako szczotkę można wziąć tutaj kawałek kijka, trzonkę dorobić. I szczotka taka to kiedyś ta była za czasów tym drapach, jak ja to mówię, drapak. No to jak widzicie, no także no, czuję się tutaj bezpiecznie, bo mam tak, pałkę i to moją drugą broń. Jestem bezpieczny. Czy policja, nie policja, policjantowi można wsadzić, no i jest gitara i mi to się podoba. No i przecież nie dziwię się, tak? Gadać, zatknąć się mu tym dzioba albo odbyt i będzie cisza, no. Się po prostu, ja bym z nim nerwowo nie wytrzymał, ja nawet 5 minut z nim bym nie wytrzymał, to ze mną pracować już by nie mógł, już bym wnioskował o wyrzucenie go z pracy, także wolę pracować sam, najlepiej mi się pasuje, albo z jakąś dobrą koleżanką, która będzie współpracowała. I teraz wychodzę, właśnie już wchodzimy do BIM. Teraz idę 5 minut osobki, ale nie zauważyłem, ale trudno, no. Tak się idę, zdarza mi obchodzę. Także jestem już teraz na zewnątrz, w tym samym miejscu, prawie co byłem. Jak widzicie, to jest bronia, ja zaraz ją sobie postawię przy krzesełku, żebym nie zapomniał, gdzie ona leży, w razie czego.
I jak ten, to wtedy można będzie. Wtedy będzie można do obrony. Będzie przygotowana, ona będzie stała. Tak. Gaz na swoim miejscu, praca powtórny, także taka moja praca na tym polega i tak wygląda. No. Także trzymajcie się.